Dobry wieczór Państwu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że w dniu dzisiejszym, w późnych godzinach popołudniowych, w wyniku intensywnych poszukiwań przy udziale specjalistycznych grup płetwonurków milicyjnych, w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono i wydobyto zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki. Zwłoki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej celem dokonania sekcji. Władze państwowe pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami kierownictwa Episkopatu Polski. Z polecenia ministra spraw wewnętrznych trwa intensywne śledztwo nacelowane głównie na ustalenie ewentualnych inspiratorów uprowadzenia i pozbawienia życia księdza Jerzego Popiełuszki. Dziś przed południem ekipa telewizyjna była w jednym z miejsc poszukiwania w okolicach Włocławka. Skomplikowane prace poszukiwawcze w trudnych, stale zmieniających się warunkach atmosferycznych prowadzi Grupa Specjalna Milicji Obywatelskiej. W tym miejscu, jak wszędzie, przy zaporach występują silne prądy i zawirowania wodne. W znacznym stopniu utrudnia to pracę, zagraża bezpieczeństwu ludzi. Zaangażowano ekipy płetwonurków wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Dziś w godzinach południowych odbyła się cotygodniowa konferencja prasowa rzecznika rządu Jerzego Urbana. Powiedział między innymi: niezależnie od działań zmierzających do ustalenia losów księdza Popiełuszki, organa śledcze koncentrują się na zebraniu pełnych informacji o sprawcach tego porwania, zarówno dotyczących okresu poprzedzającego ten czyn, jak i po jego popełnieniu. Ujawniono na przykład, że sprawcy już od pewnego czasu nosili się z zamysłem zorganizowania zamachu na księdza Popiełuszkę i podjęli odpowiednie przygotowania, wyczekując na stosowny moment. Stwierdzono też, że po popełnieniu tego przestępstwa podjęli różne działania mające uniemożliwić ustalenie ich jako sprawców przestępstwa. Na przykład sfałszowali w tym celu szereg dokumentów służbowych, nakłaniali różne osoby do zapewnienia im alibi, pozbywali się niektórych przedmiotów, których posiadanie mogłoby skierować na nich podejrzenie. Na niejednoznaczność możliwych do przyjęcia motywów działania sprawców wskazywać może przekazany ostatnio władzom śledczym przez władze kościelne, nadesłany pod ich adresem, anonimowy list, który zawierał żądanie zapłacenia wysokiego okupu w zamian za księdza Popiełuszkę. Podejrzani potwierdzili nadanie tego listu po uprowadzeniu księdza Popiełuszki, a także to, że poprzedzili jego nadanie anonimową rozmową telefoniczną. Wszystko to wymaga szczegółowego sprawdzenia. Szuka się też ewentualnych inspiratorów tego czynu, jeśli tacy istnieją. Wykrycie ewentualnych inspiratorów jest szczególną troską śledztwa. Chodzi o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i kto być może stał za trzema zatrzymanymi, podejrzanymi o porwanie, ewentualnie skłonił ich do zrobienia tego, a jeśli, to dlaczego i po co. Ewentualnych inspiratorów tego czynu szuka się nie tylko poprzez śledztwo w samej sprawie porwania księdza Popiełuszki, ale także przez różne inne dociekania i badania faktów. Na tle tempa i skuteczności śledztw toczących się na Zachodzie, powiedział Jerzy Urban, działania organów wewnętrznych naszego kraju są bardzo szybkie i skuteczne. W tej sprawie wszystko będzie wyświetlone i podane do publicznej wiadomości. Minister Urban poinformował, że wobec zatrzymanych zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. Te środki ostrożności obejmują specjalny sposób podawania jedzenia, wielostopniowe, kontrolujące są się wzajemnie straże i wiele innych. Jest to związane z hipotezą istnienia inspiratorów porwania. To już wszystko w tym wydaniu dziennika. Do widzenia Państwu.